Witamy Państwa bardzo serdecznie, ukulturalnieni na dziko, podcast numer 6. Jak zwykle nie wiadomo o czym, więc zaraz się razem z Państwem przekonamy. Czy masz, Michałku, coś do zaproponowania na początek, bo ja mam pewną myśl, ale Ci jej nie zdradzę. Poczekam najpierw na Twoje propozycje. Bardzo cwane to z Twojej strony, żeby tutaj do mnie się zwrócić od razu po temat. Pamiętam, że zanim usiedliśmy do nagrywania, może to nie było niekoniecznie dzisiaj, ale jakieś 2-3-4 dni temu, o czymś na Facebooku, na Messengerze dyskutowaliśmy. Ja wtedy pomyślałem, czy napisałem, że to byłby fantastyczny temat do porozmawiania. Ale co ale to już było? Nie pamiętasz jaki. Już nie pamiętam. Już nie pamiętam jaki. Ja, szczerze mówiąc, mam nadzieję, nie że go też nie wykorzystali, znaczy nie wyczerpaliśmy. Ale chyba nie będzie mega problemem, żebym to może odnalazł, ale zanim to odnajdę, to dobrze jakbyś się jednak zasygnalizował tam, jaki ty masz pomysł. Jak byłem w toalecie przed nagrywaniem, to naszła mi pewna refleksja. Wiadomo, że to jest dobre miejsce na refleksję. I pomyślałem sobie o upływie czasu, bo właśnie mówiłeś, że przez ten tydzień jakby nie śledziłeś aż tak, czy niewiele się wydarzyło. I miałem taką refleksję na temat czasu, jak on upływa. I teraz mamy 14 stycznia, czy jak Państwo będą to słuchać, to będzie który? 15, 16, 17. I właśnie, kurczę, dopiero był nowy rok, a już jest prawie koniec stycznia. Ja mam takie zaburzenie czasu, jestem ciągle tutaj u siebie w rodzinnym domku i mi ten czas tutaj płynie po prostu bardzo w taki zaburzony sposób, w tym sensie, że szybko mija. Chociaż jednocześnie czasem też mam wrażenie, że on się ciągnie, to jest takie paradoksalne. W ogóle ta refleksja mi naszła pod wpływem pewnej książki, którą kiedyś przeczytałem i została ona w moim sercu, duszy i w mojej głowie, a mianowicie Czarodziejska Góra Thomasa Manna. Tam główny bohater jedzie do sanatorium właśnie w górach. Nazywa się on Hans Castorp i tam są różne przez Manna prowadzone refleksje na temat czasu, jak on upływa, że będąc w jednym miejscu, jakby już gubimy, tracimy tę rachubę. Nie wiemy, czy minęło dużo czasu, czasem mi się wydaje, że minęło właśnie dużo, a mija mało i na odwrót. I właśnie taką refleksję miałem, będąc przez chwilę w toalecie. Czy to jest, bo widzę taki film, był w 2015 roku o tym samym tytule. Ta książka doczekała się ekranizacji, ale ona była jakaś wcześniejsza, na pewno nie w 2015 roku, chyba że to jest jakaś jeszcze inna, albo to jest w ogóle coś niezwiązanego z tą książką. Nie widzę, żeby to było na podstawie książki. A może przeczytam opis, poczekaj. Przybywający na migracji we Francji Adam Jacek nie. Winkler. Okej, okay. Coś tam. Chce walczyć u boku mujahedinów przeciwko Sowietom. To nie to kompletnie. Też ciekawy w sumie opis. Ciekawy wygląda. No, ale właśnie z tym czasem to jest kolejny niełatwy temat, dlatego że ja taką głębszą refleksję na ten temat miałem po alkoholu wiele, wiele lat temu. No właśnie nie, to było jeszcze, wiesz co, to było gdzieś w ogólniaku, kiedy ja to sobie utożsamiałem z takim momentem, że jest to jakiś pierwszy taki poważny etap w życiu, wiesz, liceum, nie? Z dzisiejszej perspektywy to brzmi komicznie, no ale wtedy jak się, jak się wychodzi z gimnazjum, wiesz, tam koledzy zaczynają zdobywać dowody osobiste. Myślałem, już można... to później dopiero. Wiesz, zaczynają zdobywać dowody osobiste, można zaczynać legalnie kupić piwo. No i wtedy utożsamiałem to już z tym, że jestem, wiesz, dorosły. I rzeczywiście zacząłem dostrzegać, że ten czas leci jakoś zdecydowanie szybciej, że ten moment przejścia z dzieciństwa na dorosłość, on powoduje, że inaczej my postrzegamy czas, inaczej on nam upływa, ta codzienność jest zupełnie inna i nie wiem, czy to jest, wiesz, to nie jest tylko jakby nasza refleksja, twoja czy moja, ale też spotykam się z tym u wielu innych osób w bardzo różnych przedziałach wiekowych. Mi rodzice mówili na przykład, czy mama, że a zobaczyć, jak ci będzie czas leciał. Też to czuję.
czy coś takiego. A ja mówię, aha, ta na tak. pewno. Wiesz, zawsze takie mądrości się w młodym wieku strofuje tak. stwierdzeniem, a weź, tak. przestań. A się okazuje, ale że... Ale tam gadasz. No, a się okazuje, że faktycznie, kurczę. Ten czas strasznie jest, jest coś takiego, ja mam tak, kiedy zaczyna się nowy rok, właśnie dlatego ja nie lubię świętowania tej celebracji nowego roku, dlatego że to się dzieje, to się zaraz znowu powtórzy, nie ma się z czego cieszyć, że ten czas upływa, natomiast trzeba mieć tego świadomość i tyle, a... Czy można to jakoś, wiesz, zastanawiam się, do dzisiaj się zastanawiam, czy można to jakoś zwalczyć, czy można jakoś ten czas, wiesz, zmanipulować, sprawić, że go wydłużyć jak gumę, żeby on... Ale to jest właśnie ten niesamowity paradoks, że czas płynie cały czas tak samo, teoretycznie, a jednak subiektywnie go postrzegając, to może być zupełnie inne doświadczenie, to jest bardzo ciekawe, tak samo jest z podróżą gdzieś, że nawet to chyba było gdzieś zbadane naukowo i wyjaśnione, że jak jedziesz gdzieś, to ci się ciągnie ta podróż, a już z powrotem, to to przelatuje wszystko dwa razy szybciej. A, tak, rzeczywiście. Może po pierwsze, no? Że te miejsca, które mijałeś, znaczy właśnie mijasz je znowu, więc już ci się jakoś to przypomina i ci się wydaje, że wiesz, robisz postęp w tej podróży. A po drugie, że jakby jesteś taki, nie wiem, cieszy się, że wracasz, o, w tym sensie. I ci to przyjemniej płynie, bo już wiesz, że coś tam zrobiłeś i już wracasz sobie, jest tak spoko. Ale z drugiej strony, jak siedzieliśmy w ławce szkolnej, trzeba było te 8 godzin lekcji odbębnić, no to to miałeś wrażenie, nie, znaczy nie wiem jak ty, ale ja miałem, że to jest jakaś nieskończoność po prostu, że siedzę tutaj już 100 lat, no a to było 8 ale godzin. Ale te lekcje 45 natomiast minut, kiedy... które żeby się ciągnęły, to jest śmieszne w porównaniu z tym, co było na studiach. Tak, to też jest inna sprawa, że ten, to potem się zmienia, nie? Że te 45 minut, nie wiem, matematyki, to była wieczność, no. Wiesz, teraz bym się tak nie stresował 45 minutami, no bo sobie wyobrażam, zanim wejdzie nauczycielka, otworzy drzwi, my usiądziemy, sprawdzimy tam pracę domową, obecność. Przyrodę i tak dalej, obecność, to już będzie pół godziny lekcji, to jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat ja na 20 czy tam 30 osób w klasie będę musiał iść do tablicy, nie? No nie jest wielkie. Największa trauma, natomiast... pójść do tablicy. Ojej, jest straszna. Ale chciałem powiedzieć, że jak idziesz na przykład na imprezę i dobrze się bawisz, super spędzasz czas, nie chcesz, żeby on za szybko minął, no to... On zminie bardzo szybko. Wszystko... Najgorsza jest ta refleksja, którą ja mam czasem, tak? Że właśnie jest jakaś impreza, jest spoko, a ja sobie tak pomyślę o jakiejś 22, ja pieprzę 22, to zaraz będzie w ogóle, nie, już Jezu, to jest tuż, ja zaraz to koniec mam, w ogóle. Ja też to mam, zaraz... ja też to mam. Ciekawe, ale skąd to się bierze? I od razu też taka myśl okropna. Dlatego ja wolę zaczynać wcześniej, żeby tak szybko późno się nie robiło. Ale nawet jak zaczniesz wcześniej, to i tak jest taki moment, gdzie, jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą, nie? Że jest fajnie, to nie sprawdzasz po prostu tego zegarka, ale tak czasami jest, się zdarzy, no. że sprawdzisz i wtedy taka refleksja, że kurde, to już prawie końcówka, nie? Nie ma rady na to. Nie ma na to rady. Kiedyś taki mój kolega raper śpiewał, że... Znaczy nawijał, bo to raper, że... Czasem ścigam się z czasem. I mam czas za pasem, no. Także... No. Czas jest... Wielkie czas słowa, jest niezbadany. Wielki poemat. Jeszcze. Jest niezbadany. A jak myślisz, o może, bo to jest ciekawe, ponieważ my nie mamy zbyt wielu narzędzi astronomiczno-fizyczno-przyrodniczo tam geograficznych, jak ty się ustosunkowujesz do podróżowania w czasie? Czy uważasz, że to jest jakaś bajka, to jest jakiś science fiction wymyślone na potrzeby jakiegoś dzieła literackiego tudzież filmowego, a no jest to fizycznie niemożliwe, no wiadomo, no nie mamy podparcia metodologicznego, ale jak co ty po prostu o tym myślisz, jako kulturoznawca, jako muzyk, jako zwykły zjadacz chleba? Wiem, że na pewno jest teleportacja, bo już pewne rzeczy przeteleportowywano. Tam jakieś... Ale nigdy ciała fizyczne. Małe cząsteczki. Coś z tym robiono, więc to jest jakby dowiedzione i możliwe będzie, czy już jest. Ale podróż w czasie. Ja miałem taką... Nie, to jest trudne. Ja miałem taką refleksję, wiesz jaką? Że jeżeli jest możliwa podróż w czasie,
to byśmy się o tym dowiedzieli. Nie, to gdzie jest dysk twardy? Wiesz, o co chodzi? Gdzie się zapisuje wszystko? Bo to się musi zapisać, żebyś tu mógł do tego wrócić przecież. No tak, czyli ty nawiązujesz do tego słynnego licznika w... Gdzie jest dysk twardy? Gdzie się zapisuje wszystko? Po prostu do przyszłości. Żeby konkretną datę i konkretną minutę wklepać, tak? No, to musi być zapisane, wiesz. No, bo... Ale mówią, że matematycy, że nasz świat to jest zbiór liczb i my jesteśmy takim wielkim... Ponoć żadna energia nie ginie też. Znaczy, nie ponoć, to jest właśnie wyjaśnione fizycznie. Że nie ginie energia, tylko zmienia się w inną jakby postać. A to zadam inne pytanie. Jakbyś miał wehikuł czasu... To byłby cud! Czym se szyndoran! No. I byś miał, powiedzmy, trzy możliwości udania się w jakieś miejsce. W jakieś miejsce, w jakiś czas. Aż trzy? Kurka wodna, to jest coś pięknego. Tak, ale... Ja bym to powiązał z ludźmi, no. Dawaj. Z zaznaczeniem, że nie musisz cofać się w czasie, żeby zmienić coś w swoim życiu, jakby, wiesz, o co mi chodzi, że jakby uniknąć, nie wiem, no, jakiegoś wypadku czy innego zdarzenia, które ciebie dotyczy. Wiem, po prostu chodzi o jakąś twoją czystą ciekawość lub, nie wiem, czy chciałbyś, no, co byś zrobił. Na pewno bym się cofnął do lat 60. bądź 50. w Stanach Zjednoczonych, bo po pierwsze Stany Zjednoczone to jednak jest ta kolebka tej popkultury, my jesteśmy karmieni tym od dzieciństwa i nas frapuje ta wizja Ameryki, co by tu nie mówić. Chociaż wielu, którzy tam się już udali, to mówią, że no wcale nie jest tak fajnie, jak się wydaje wszystkim, ale to już na inną opowiastkę, jak tam kiedyś pojedziemy, może to może coś powiemy. Ale właśnie, do tych lat 50. 60. bo to była kontrkultura się tam rodziła, to wszystkie przemiany społeczne, te wszystkie ruchy artystyczne, muzyczne, literackie, tam po prostu wrzało, buzowało, tam był po prostu taki tygiel, magiel tego wszystkiego. Na samą myśl, jakie tam były postaci, legendy, to mi po prostu... Chyba ja mam tutaj ten, gęsią skórkę. Więc na pewno tam bym się udał posłuchać muzyki jazzowej na żywo z legendami. Nie wiem, później jakiś wieczorek literacki, gdzie byłyby jacyś tam wybitni bitnicy i tak dalej, i tak dalej. Więc coś takiego bym zrobił na pewno. Nie wiem, czy trzy wymyślę, czy mógłbym pewnie, ale dwa mi przychodzą takie oczywiste, czyli to i jeszcze... Na pewno bym się wrócił do czasów Jezusa bądź Buddy. Nie wiem, który. To jest ciekawa odpowiedź. Nie wiem, który, szczerze mówiąc. No masz dwie opcje, więc możesz do... O właśnie! No jest. To ja bym... Zdecydowanie to, bo to jest... To są postaci, które nam tutaj ustawiają świat, pomimo że minęły tysiące lat od ich śmierci, to cały czas bazujemy na tych postaciach. Oczywiście u nas bardziej w naszym kręgu kulturowym na Jezusie to jest cała cywilizacja na tym postawiona, chrześcijańska i tak dalej, i tak dalej. No i bym się Jezusa wypytał różne ciekawe rzeczy, co by mnie frapowało, to by było cholernie ciekawe, żeby on mi opowiadał o życiu pozagrobowym, jak to, co tu chodzi tak naprawdę z tym wszystkim. Ja bym, to jest najważniejsze, zadał go pytaniami, ja bym tam po prostu nie wysiedział, ja bym został pewnie jakimś apostołem wtedy. No przy Buddzie robiłbym to samo, no. Jego uczniem bym został, chodziłbym za nim i go słuchał, medytował z nim pod drzewkiem bambusowym gdzieś tam. No więc ich bym wybrał, no, te czasy, ich życia, ich żywota. To jest w ogóle bardzo ciekawe, czy jakbyś tam, wiesz, spotkał się z Jezusem i z kamerą tam wparował. I zmienił bieg rzeczywistości świata. Wyobrażasz sobie, co by było dzisiaj, gdyby dać ludziom dowód na to, że to, co o Jezusie było napisane, to zamiana wina w wodę, wodę w wino, chodzenie po wodzie i zmartwychwstanie, te inne cuda, no to, że to nigdy nie miało miejsca. Po prostu, tak jak mówisz, to ustanowiło nasz... Ale dlaczego zakładasz, że nie miało? Możemy... Udowodniłbyś, że miało. A może miało, ja nie mówię, że ale... ja nie mówię, że nie. Ale... Problem jest inny, wiesz jaki? Nie da się ludziom tego udowodnić. W tym sensie, że co byś im nie pokazał? Nawet jakbyś tam był z tą kamerą, podróżował w czasie, pokazał im nagranie. To już jest sfabrykowane. Wszystko podważą. Nawet jakby...
twarz Boga się ujawniła na niebie i by zobaczyło go 5 milionów ludzi w jednym momencie i on by coś powiedział. To by to zaczęli wszyscy tłumaczyć, jacyś sceptycy, ateiści, że to jest jakaś zbiorowa paranoja, że to oni wszyscy do psychiatryka, że to jakaś anomalia nieznana nauce jeszcze, ale to się wyjaśni za 30 lat. Nie ma takiego dowodu. Ale też to w ogóle też koresponduje jakby, znaczy nie koresponduje, to jest w opozycji do wiary, bo wiara polega na tym, że wierzysz, a nie masz dowodu, tylko no, na tym polega wiara, że dokładnie. Wiesz. Dokładnie, ale na pewno pomógł jakiś dowód no, w umocnieniu już nawet niewiary. Myślę, że takie dowody można znaleźć, jeżeli naprawdę chce się znaleźć i się wierzy w nie też. Co szukam? A w ogóle tak mi powiedziałeś o Jezusie i o Buddzie, a jakbyś, nie wiem, taki mam taki stan pytania i odpowiedzi. Dominik Kurowski, poczekaj, patrz co pokazujesz. Zbudź się. Zbudź żywot. Zbudź się żywot syna Buddy. Swojego. No. No właśnie, ty to jesteś ekspert buddyzmu. No. Chciałem coś tam wiem. Zapytać, jakbyś miał możliwość właśnie nawet to już nawet nie cofnięcia w czasie, ale takiego gdybyś mógł spotkać się z jakimś muzykiem nieżyjącym już i z nim pogadać. Kim? Który był... Ale ty masz ciekawe książki. Możesz screeny zrobić. No, mów. Z muzykiem jednym, nieżyjącym. Tak, z jednym nieżyjącym muzykiem. Yes. Chciałbyś go o coś zapytać, albo z nim pogadać, tak po prostu. To jest za trudne, wiesz dlaczego? Bo jest tak wielu, że nie da się. To nie musi być ten jeden, ale który ci akurat teraz przychodzi do głowy, z którym byś na pewno chciał się spotkać. Bo ja na przykład, jeśli ja bym chciał z kimś spotkać, z muzyków, bo z filmów to też bym musiał pomyśleć, ja bym chciał na pewno spotkać się z Michaelem Jacksonem, ale nie pytałbym go, nawet jakby miał, nie wiem, jakiś patent na odkrycie prawdy, czy nie, no to nie pytałbym go tam o jego przeszłość, czy... Neverland, tak. Nibylandię. Tylko wiesz co, pogadałbym z nim o Marvelu i jaki byłby jego pomysł, bo on chciał kupić w ogóle wydawnictwo Marvel tylko po to, żeby zagrać główną rolę w Spider-Manie i jestem w cholerę ciekawy, jaką miałby on wizję na zrobienie tego filmu, bo no, Michael Jackson wiemy jakim był artystą, mniej wiemy jakim był człowiekiem. No i ciekaw jestem, co w tej głowie się wytworzyło, żeby nakręcić Spidermana. Kurde. No, podszedłbyś go od swojej, że tak powiem, strony. Tak, no bo wiesz, głupio mu zadać pytanie, czy w jaki sposób dawał dzieciom miłość. Nie wyobrażałbym sobie tego spotkania, tak nie chciałbym nawet tego wiedzieć. Ja też nie chcę tego mówić. To jest ta dyskusja, którą my toczyliśmy na łonie czat Messengera, grupowego czatu. Czy artystę trzeba oddzielać od dzieła? W przypadku jego złych czynów jako człowieka. Ale nie, no to wiem, wiesz, jakie jest moje zdanie. W tym momencie, bo... Nie, bo to jest... Ale na razie muzyk, nie ma... Ten muzyk. Nic nowego. Tak myślałem. Przychodził mi ktoś na do głowy, ale nie byłem przekonany. Ale teraz mi doszło do głowy, że to byłby John Lennon. Mhm. Bo ja zawsze byłem zafascynowany Lennonem. Mam plakat jego w pokoju, taki duży. Mam książek 3 o nim chyba, które tam czytałem na przestrzeni dziejów swojego życia. Muzykę znam też na wylot i on był postacią charakterystyczną, to jest śmieszne i banalne powiedzieć, ale on był zaangażowany społecznie w Stanach Zjednoczonych. On miał tam swoje kartoteki w CIA, bo oni go tam, jak on chciał zostać, mieć legalny pobyt w Nowym Jorku, to on musiał tam przejść różne procesy, a on się tam angażował politycznie, wstawiał się za różnymi aktywistami. No i on miał w ogóle wrócić, bo on miał przerwę od tras koncertowych, skupił się na życiu rodzinnym i wychowywaniu syna, ale on miał wrócić, właśnie już planował swoją trasę koncertową, znowu płytą i tak dalej, ale się przydarzył ten rok 1980, gdzie on został zastrzelony.
I no i nie wiem, po prostu John Lennon, bo on był, miał zawsze dużo do powiedzenia na każdy temat i był buńczuczny, konkretny, po prostu jakiś był, a takich ludzi nam brak w dzisiejszych czasach i bym chciał się napełnić osobowością Lennona. Taka jest moja, takie jest moje stanowisko w tym momencie. Chociaż gdybyś mnie spytał za jutro, to bym ci pewnie kogoś innego powiedział. Bardzo, tak, no, możliwe. A tu chodzi, wiesz, sam taki fakt obcowania z kimś takim, kto był właśnie nie dość, że wybitnym artystą, to jeszcze ciekawym człowiekiem. Gdzieś tam poza tą działalnością muzyczną robił rzeczy i no, po prostu fajnie, to jest inspirujące, nie? Móc kogoś takiego dokładnie zobaczyć, tak, go dotknąć. Chciałoby się więcej. Zawsze pamiętam, jak w szkołach, jak w szkole podstawowej byli zapraszani różni goście. Pamiętam do dziś, jak przez cały tydzień zapowiadano, tisowano nam przyjście jakiegoś pisarza. No więc kiedy ja byłem w drugiej klasie podstawówki, no to znałem Jana Brzechwę i chyba to tyle. Więc dla mnie, ale zawsze, ale miałem jakiś taki, czułem respekt, nie? Żeby być pisarzem, to trzeba być jakimś super mądrym człowiekiem. No i tisowali nam przyjście jakiegoś pisarza, sobie myślę, kurczę, kto to będzie, nie? W sumie nie znam żadnego, ale może będzie to jakiś wielki, jakiś słynny, to się rodzinie pochwalę, że przyszedł i że go zobaczyłem. No po czym się okazało, że to był, nawet widzisz, nie pamiętam niestety tego pana już nieżyjącego imienia i nazwiska, ale to był facet, który... Kto to był? Kto to? Który pisał o... Oczekaj, Jerzy Samp, on był chyba... on pisał o Gdańsku, o mojej dzielnicy. O tak, chyba tak, Jerzy Samp, historyk. Widzisz, ja tak pamiętałem, jeżeli to jest on. Tak, nie żyje już, legendy gdańskie, Jerzy Samp. Kurczę, czasami coś w tej głowie odkopię. No, znaczy... Nie jest jakiś, wiesz, człowiek typu z współczesnych pisarzy, tam Mróz, Bonda, Krajewski, no to nie był człowiek z pierwszych stron gazet, ale dlaczego o tym w ogóle wspominam? To jest dobre pytanie. No bo to, wtedy począłem taki zawód i chciałem powiedzieć, że właśnie ogólnie w szkołach jest coś takiego, aha, w kontekście spotykania ludzi inspirujących i ludzi znanych. I to też ty możesz podzielić się swoim doświadczeniem, czy w szkole kiedykolwiek miałeś jakieś takie właśnie spotkanie, czy szkoła ci zafundowała możliwość spotkania się z kimś ciekawym, znanym, mającym coś do powiedzenia, jakąś historię, bo mam historię. Ja tylko skończę, że prócz tego właśnie pisarza, to jedyne jakieś gościnne występy w szkole, które pamiętam, to byli strażnicy miejscy, czasami strażacy. I to w zasadzie tyle. A i raz przyszła pani funkcjonariuszka, która była w wydziale zajmującym się narkotykami i sprzedała nam masę ciekawych anegdot. A to jest często przerażające. Ale zadziałało to wychowawczo, czy to było takie? Zadziałało to bardzo wychowawczo, tak, bo to było w gimnazjum akurat, ale to było coś kompletnie innego, bo ona, wiesz, rozmawiała z nami jakby na równi, mimo że była starszą kobietą, rozmawiała, wiesz, czuła, jak do nas trafić, to było, nie pieściła się, mówiła konkrety, mówiła, co powodują narkotyki. Ona też nie przyszła do nas w przypadku, no bo gdzieś tam w gimnazjum to tam krążyło w różnych ilościach. I faktycznie, no wiesz, może nie zmieniła czyjegoś światopoglądu, ale no otworzyła oczy na wiele spraw i to było fascynujące, bo to była w końcu pierwszy raz, jak ja siedziałem, wiesz, w szkolnej ławce i autentycznie chciałem więcej, chciałem siedzieć i słuchać jej opowieści, to jest chociaż rzadkość, wiele z nich było naprawdę w takim wieku. Przerażających, tak, i to było wszystko, co mi jakby szkoła, może jeszcze coś przypomnę sobie, ale raczej Jerzy Samp, świętej pamięci i tyle. A, no może raz jeszcze był Paweł Adamowicz. Raz z Pawła Adamowicza spotkałem też właśnie zmarłego, no, prezydenta Gdańska byłego, więc tyle z ciekawych person. Ja ci chciałem odpowiedzieć tak, że ja byłem w małej mieścinie w szkole, więc siłą rzeczy tutaj nie było zbyt łatwo dostępnych osobowości bardziej znanych. Ale jedna ciekawa historia z liceum.
bardzo to jest właśnie taka zaskakująca rzecz. Mianowicie szukałem teraz, dlatego klikałem w międzyczasie, bo szukałem, jak się nazywał ten pan i czekaj, muszę to... Kurczę, nie wiem, jak to wpisać. Imieniem i nazwiskiem proponuję. Ale ja nie pamiętam, jak się nazywa. Dobra. Kurczę, no, ale bez nazwiska będzie niestety. Chyba, że znajdę to w tytuł gdzieś tam, albo gdzieś tam. Mianowicie, tutaj w moich okolicach osiadł pewien Anglik, który ma teraz, nie wiem ile lat, z 60, coś koło tego, tak mi się wydaje. On, właśnie będąc w Anglii, zajmował się różną działalnością, ale on był trochę dziennikarzem, trochę pisarzem, trochę takim, gdzieś tam działał na giełdzie w sferze finansów, napisał o tym jakąś książkę o tych finansach, ale co jest bardzo ciekawe, on też znał Robiego Williamsa, tego znanego piosenkarza, i napisał z nim wspólnie jego biografię. I z jakiegoś dziwnego powodu, znaczy z dziwnego, on poznał Polkę, która została jego żoną i ona jest z tych okolic, tak mi się wydaje, bo oni sobie tutaj kupili pałacyk. Taki zapuszczony pałacyk na wsi, który postanowili odremontować. I ja w liceum będąc, pojechałem tam na wycieczkę, zrobiliśmy u tego gościa, oprowadził nas po tym pałacyku. On po polsku nic tam nie mówił praktycznie, ale gadał po angielsku, coś tam rozumieliśmy, oprowadził on nas po tym pałacyku. Tam, no potężny on był, więc ten remont trwał i trwał, ale myślę, że teraz to już jest skończony. On tam w ogóle zaktywizował tą całą społeczność lokalną, organizując tam różne jakieś pikniki, czy takie chyba zawody w krykieta, albo w rugby, albo w krykieta, on tam takie międzynarodowe jakieś zawody organizował. No, cricket to typowo angielski sport, a rugby też jest bardzo popularny na wyspach. Aha. No, i je tam. Czyli kraj opuścił, ale. Więc on. Jest z nim jakiś wywiad na YouTubie, gdzie on w tym pałacyku siedzi, można o nim poczytać. On ma swoją stronę na Wikipedii też. Więc to jest znana osobista. Znaczy znana, no. Swoje zrobił. I ciekawe, że zmienił tak sposób życia z Anglii, funty, wiemy jak tam się żyje, przeniósł się do zabitej dechami wioski w Polsce na opuszczyźnie. No, ale będąc tam, on miał pianino w jednym z pokoi i ja zapytałem, czy mogę zagrać parę nut na tym pianinie. On powiedział, oh, of course. No, ja tam przysiadłem i byłem taki, lamiłem jeszcze bardziej niż teraz, bo teraz dalej jestem słaby na tym instrumencie, ale wtedy to byłem tragiczny. I usiadłem, ale zacząłem coś tam plumkać i to było przeżycie i mam z tego momentu zdjęcie. Jak je znajdę, to możesz je umieścić. Dobra, pewnie. Więc była taka osobistość. Bardzo miły człowiek, z chęcią bym do niego tam wpadł jeszcze. On wszystkich przyjmuje, tam przyjdziesz do niego, powiesz, że chcesz sobie z nim pogadać, on powiedzie, okej. Bo to jest... Ale wiesz co, zabrzmiało to trochę jak ten, jak fabuła Rancha. To znaczy sam początek, że przyjechał, wiesz, z innego kraju, zamieszkał na jakimś dworze i ruszył do działania całą tam społeczność. Tylko no tak. Rancho było trochę inaczej, bo ona tam odziedziczyła ten dworek i tak dalej. Takie zmiany są, ale ciekawe. No takie osoby właśnie wiesz, Anglia, Ameryka, liznął świata, liznął jakiejś Europy. I przyjeżdża tutaj do naszej miejscowości. Ale nawet ja tak miałem, gdzie ja, no jestem, mieszkałem na dzielnicy Gdańska, bardzo dosyć sporej, nie jakoś mega wybitnie dużej, ale no 10 minut od centrum, więc autobusem czy samochodem. I pamiętam, że nawet jak na moją dzielnicę przyjeżdżała jakaś gwiazda, właśnie pamiętam, jak szliśmy tłumnie jeszcze w gimnazjum na odsłonięcie pomnika Tatara i przyjeżdżał Bronisław Komorowski i wszyscy, wiesz, szli zobaczyć prezydenta, no to było jak przyjazd papieża praktycznie rzecz biorąc, to było jakieś niebywałe wydarzenie. Ale to porównanie dałeś doprawdy odważne. Bo tak to wyglądało, no wiesz, może nie pod względem liczby osób, ale no barierki tutaj, każdy przyszedł zobaczyć nie ten pomnik, nie całą tam atrakcję, tylko że wiesz, że tutaj się coś na naszej dzielnicy dzieje, przyjeżdża prezydent, to trzeba być, czy jak Mirosław Baka miał sesję zdjęciową na
właśnie na mojej dzielnicy, na Oruni. To było też takie... Znany artysta. Budujące... Co? Znany artysta. No proszę, no wielki. No, przecież gdzie on nie grywał i u kogo nie grywał. No, ja bardzo lubię Mirka Bakę. Mirosława Bakę, przepraszam. No więc jest w tym coś takiego, że lubimy jak nasza miejscowość, czy miejsce, w którym, do którym się wychowaliśmy, na jakim podwórku tam biegaliśmy, to że jak przyjeżdża ktoś wielki, to nas to autentycznie cieszy. Jest to bardzo ciekawe. Tak, i znalazłem artykuł o tych państwu. Dobrze to odmieniłem? O tym Angliku i jego żonie, którzy osiedli w tym pałacyku. I to ta miejscowość, ta wieś nazywa się Piotrowice Nyskie. A ten pan się nazywa... Jak on się nazywa? Już blisko, mam coraz jego bliżej. Imię. Jim ma na imię. Jest cały opisana ich historia. Chwila. Jakie to jest trudne przeprowadzić. Nie dziwię, bo mi się wydaje, że wieś polska jest słodniejsza niż wieś angielska. Przecież nie byłem tam, angielskiej... więc nie mogę tego stwierdzić. Czy ja byłem w Anglii chyba 3 razy, ale przez wieś przejeżdżałem. Nie mają takiej, nie czułem jakiegoś takiego atrakcyjnego klimatu. Znalazłem w końcu. Przepraszam Państwa za tak długie zwlekanie. Ten pan ma 62 lata i nazywa się Jim Parton. Jim Parton. Typowo angielskie imię i nazwisko. Tak, no a książka, którą on napisał z Robbie Williamsem, nazywa się Let Me Entertain You. No, więc taka to jest historia ode mnie. Ciekawe. Let me... O, jest, proszę bardzo. No, no co ma nie być? Ja nie zmyślałem. Właśnie propos Mirosława Baki, to jeszcze powiem, żeby to tak mocniej zaakcentować tę postać. Jak dziś pamiętam, takie czasami w życiu zdarzają się takie nietypowe sytuacje. I ja z Mirosławem Baką miałem sytuacje dwie. Pierwsza to była, kiedy pracowałem jeszcze w kinie. I tu nie ma żadnej ciekawej historii. Po prostu Mirosław Baka postanowił przyjść do kina i ja mu skasowałem bilet. To wszystko. Ale druga historia, która wydarzyła się wcześniej. Byłem na plaży, opalałem się. Byłem z kolegą, bo celem wyprawy było napić się piwa. I sobie leżymy, pijemy piwko i nagle podchodzi do nas jakiś facet. Starszy facet, tak gdzieś koło 60, opalony jak... nie brakuje nawet porównania, no był czekoladką. I zaczyna zagadywać do nas, nie? Gdzie nam nieszczególnie się chciało, no ale dobra, podjęliśmy dialog, jak Szymon Hołownia nauczył. Jak na dżentelmenów przystało. Jak na dżentelmenów przystało, trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić dialog, może jakieś kompromisy. No i zaczyna do nas mówić i okazało się, że... Bo ja na początku myślałem, że ten facet jest troszeczkę niespełna myśli. No, taki jest jakiś nie dzisiejszy może. Zaczął nam opowiadać o tym, jakie są jego wrażenia z chodzenia na plażę nudystów. Ale dlaczego zaczął to opowiadać? To przyszedł po prostu? Nie mam pojęcia. Nie, no podszedł do nas i zaczęliśmy rozmawiać, ale już do końca tego nie pamiętam, bo było szmat czasu temu. I okazało się, że to był właśnie to był człowiek, który przypadkowo spotkany, a okazało się, że ma jakieś, o ile są prawdą, jakieś nieprawdopodobne historie. I do dziś zapadła mi w pamięci jego anegdota związana właśnie z Mirosławem Baką. Okazuje się, że ten mężczyzna, który do nas zagadał, pracował w teatrze w Gdańsku i miał okazję pracować z Baką.
On był tam od rekwizytów, od scenografii, coś tam nosił, pomagał, no ale był w dobrych kontaktach, bo zawsze miał, mówił, że miał zawsze dobre papierosy, więc zawsze do niego Mirosław Baka przychodził i wiesz, i tam wyciągał z niego cigaret. I z wielkim rozrzewnieniem wspominał sytuację, w której, no nie wiem, czy w sumie to nie wiem, czemu ja mogę powiedzieć, no. Ale już zacząłem, to już muszę powiedzieć, jak wspominał, jak Mirosławowi Bace Jezus Maria, wyciskał ogromnego pryszcza z pleców. I to mi tak utkwiło w pamięci, że później właśnie po latach, kiedy Mirosław Baka przyszedł do kina na film, a ja mu odrywałem ten bilet, to widziałem, mi się skojarzył od razu ten facet w czerwonych slipkach z plaży, który opowiadał o tym, jak mu wyciskał pryszcza. Pomyślałem sobie o tytule tego podcastu, gdzie będzie biograf Robiego Williamsa, pryszcz Baki. To będzie piękny tytuł. Tylko no, u nas. Także, drodzy państwo, warto rozmawiać z ludźmi, bo nigdy nie wiadomo, jaką historię nam sprzedadzą. Dokładnie, ale to jest prawda. To jest, ludzie, wiesz, często na ludzi się patrzy tak, no człowiek, no, wiesz, nie, póki nie jest znany, to nas jego życie zbytnio może nie interesować, ale jeżeli pogadamy, to nigdy nie wiesz, kogo mijasz w miłej atmosferze. I spotykasz. Tak jest. To jest najciekawsze. I jaką historię ma za sobą. O, to mi, wiesz co, skojarzyło się od razu też z taką przykrą sytuacją, ale no jest to na dziko, to wszystko wlatuje jak wlatuje, że właśnie na mojej dzielnicy była taka sytuacja, była dziewczyna, która, młoda dziewczyna, 16 lat ona miała chyba, właśnie była mijana przez przechodniów, stanęła w końcu na peronie, na peronie, tak, gdzie akurat stało tam też wielu innych ludzi oczekujących na pociąg i no i wiesz, widzieli dziewczynę, która jest roztrzęsiona, płacze. Jakby no jest ten aspekt tego, że no nie moje życie, nie moja sprawa, nie będę się wtrącać i tak dalej, ale wiesz, gdyby możliwe, że gdyby chociaż jedna osoba z nią wtedy zagadała, ja nie wiem, czy ja bym to zrobił, sam nie wiem, no pewnie nie, to jest trudne. No to jest trudne. Wiesz, gdyby ktoś z nią zagadał, pomógł, wyciągnął jej rękę, no to może by dzisiaj, no ta dziewczyna jeszcze mogła cieszyć się życiem, nie? Ale czy można mówić tutaj o jakiejś odpowiedzialności kogoś za los tej osoby? Znaczy ja nie znaczy, mówię, ja nie że stawiam to jest wina tezy. Tych ludzi. Ja pytam otwarcie. No, to jest trudne, to jest bardzo trudne. Ja, wiesz co, to jest też jak pomóc komuś, wiesz, ktoś leży na ulicy i ty nie wiesz, to myślisz, a pewnie jakiś pijak, nie? Idę dalej. No ile razy się mijało też takich wczorajszych panów spod Żabki, to inna sprawa, ale nigdy nie wiesz, bo to właśnie ty najpierw oceniasz człowieka, a potem dopiero decydujesz się mu pomóc lub nie. To jest okropne, ja się staram z tego wyzbyć, ale no to jest mega ciężkie. Właśnie teraz mi się przypomniało a propos tego, tej smutnej dziewczyny, że ja też widziałem raz w jednym momencie taką smutną dziewczynę płaczącą. Nie pamiętam, w jakim to miejscu była. Też jakaś komunikacja, coś, może jakiś tam peron, dworzec, coś w ten deseń. I tak popatrzyłem, pomyślałem o... Ciekawe, co jej się tam wydarzyło, że tak... Ale jakoś strasznie nieswojo bym czuł, gdybym coś do niej mówił. Nie wiem. Mi się wydawało, że w takim momencie ty nie chcesz właśnie, żeby ktoś do ciebie gadał, bo przeżywasz coś i to jest tak... Kurde, mam angielskie słowo, polskiego nie mogę znaleźć, to już jest overwhelming, chciałem powiedzieć, w sensie takie obezwładniające to uczucie, że ty nie wiem, czy chcesz z kimkolwiek wtedy pomówić. Pewnie nie, na pewno nie, no i to na pewno nie jest ani chciane, ani... Ja też miałem taką sytuację, że jechałem kiedyś pociągiem, wracając z Wrocławia, po dość drastycznych wydarzeniach, które mnie wstrząsnęły i... Nie wiem, czy płakałem po drodze? Chyba nie, ale byłem tak otumaniony, może nawet, ale byłem tak otumaniony, że ja nie pamiętałem tej podróży w ogóle, zupełnie, nie wiedziałem, ona mi się z pamięci wytrąciła. I ja bym wtedy nie chciał z nikim rozmawiać na przykład. Więc trudno to zmierzyć jakoś tak, no nie wiadomo. No. Nie, no nie. Więc ja bym nikogo nie obwiniał jednak za takie
Nie, na pewno nie. Raczej osoby bliższe, a nie przypadkowe, jeżeli już. Tak. Znaczy wiesz, jeszcze jak jesteś na peronie pociągowym, no wiesz, nigdy nie człowiek nie dopuszcza najgorszych myśli, no raczej myśli optymistycznie w tym sensie, że no nigdy nie myślimy, że to nie nas, że my nie będziemy świadkami takich wydarzeń, nie? Zazwyczaj tak jest, że my myślimy, że to nie my, to nas nie dotyczy, ja nigdy nie widziałem wypadku na przykład samochodowego. No to jest prawda, nigdy nie widziałem takiegoś wielkiego, a nie, no raz słyszałem, widziałem skutki, ale nigdy nie widziałem momentu, w którym to się dzieje. No moment ciężko więc zobaczyć, tak naprawdę. Moment jest, tak, myślę, że to są ułamki sekund, no ale można zobaczyć, nie? Ale nigdy nie widziałem i kiedy jesteś na peronie i widzisz zapłakaną osobę, to nie wiesz, czy, znaczy nie dopuszczasz myśli, że ona może skoczyć na tory. No dokładnie. Ale... To jest dobra opowieść na opowiada. Opowieść na opowiada. Ostatnio właśnie zacząłem, ja ciągle myślę jakąś literacką ostatnio. Tak, już myślisz teraz jak literat, czyli każde wydarzenie jak... Jakby można było je przekuć na papier, jak można by było to opisać i to ta historia na przykład z taką płaczącą dziewczyną, takie opowiadanie o tytule Płacząca dziewczyna. I że główny bohater spotyka ją powiedzmy na tym dworcu i zaczyna myśleć, później jest retrospekcja, ale tylko w jego głowie retrospekcja, co się mogło wydarzyć, on sobie buduje całą historię i ona powiedzmy decyduje się na ten ostateczny krok, ale on się nigdy nie dowiaduje, jaka była prawdziwa historia i tylko ma wyrzuty sumienia i refleksje na ten temat. O, takie coś mi się zrodziło w głowie. Ciekawe by to było w sumie. Jeżeli ktoś chce mnie zatrudnić do pisania scenariuszy bądź prozy. Ale autoreklama. Serdecznie Państwu to mogę zrobić. Zapraszam również na bloga. O właśnie, może powiedzmy o tym. No jest 40 minuta, śmiało zaproś grzebanie naszych wyobraźni licznych widzów. Link oczywiście w opisie do no, naszego wideo. No i zacząłem myśleć literacko ostatnio. Takie... Co jest bardzo ciekawe, właśnie najprostsze jakieś rzeczy można opisać, nawet najnudniejsze życie możesz tak opisać, że to będzie ciekawie się czytało i to będzie ciekawa rzecz. No, dokładnie. Możesz nic nie robić. No, właśnie... Jest taki film, którego nazwy oczywiście nie pamiętam, bo ja już nic nie pamiętam. Opowiada o samobójstwie, o samobójcy, przepraszam. To jest czarno-biały film. To jest o jakimś studencie, który wynajmuje tam taki mały pokoik, żyje z jakiegoś stypendium. I tam nie ma dialogów w tym filmie w ogóle, on nic nie mówi do nikogo, nikt do niego nic nie mówi. I jest po prostu pokazany, to jest dość monotonny film pod względem formy. Jak on właśnie chodzi po tym, to jest bodajże Paryż, chodzi tam, jest sam, siedzi w tym pokoju, leży po prostu na łóżku, patrzy się w ścianę i nic się u niego nie dzieje. To jest jakby wewnętrzna, sfera wewnętrzna, jakby psychologia. Istotniejsze niż tam jakieś zewnętrzne wydarzenia. I to jest jakby pokazany taki stan takiej kompletnej, takiego poddania, takiej depresji w tym filmie. No i nawet właśnie, jeżeli u kogoś się nic nie dzieje w życiu i... Znaczy, wiadomo, że jak ktoś ma depresję, to nie chce mu się pisać, ale jeżeli ktoś leży i nic nie robi, powiedzmy przez tydzień, to nawet wtedy mógłby napisać z tego leżenia i nic nie robienia przez tydzień ciekawe rzeczy. Wewnętrzne na przykład, jak to jest wtedy z człowiekiem i tak dalej. Więc wszystko da się ciekawie sprzedać. To nie jest właśnie tak, że jacyś tam pisarze, czy nie wiadomo kto, że ci ludzie wszyscy, artyści, mają jakieś fascynujące życie. Znaczy niektórzy tam mają. Ostatnio czytałem artykuł o Robercie De Niro, że on tam był w ogóle kobieciarzem, to za mało powiedziane, bo tam on po prostu obracał jedną po drugiej, narkotyki brał i w ogóle... Hollywood śpiewa i tańczy, że tak to ujmę. Więc takie przypadki się zdarzają, ale bardzo często. Ale bardzo często też takie artystyczne życie czy różnych ludzi, że wydaje nam się, że oni mają ciekawe życie, jest po prostu zwykłe, tylko oni potrafią to jakoś ubrać w jakieś tam słowa czy dzieła. Zwłaszcza, że gwiazdy Hollywood często no coś za coś jest, nie? Że nawet jeśli masz dużo pieniędzy i sławę i splendor, no to czasami brakuje ci takiego zwykłego wyjścia do sklepu, żeby nie kończyło się spotkaniem miliona chcących zrobić zdjęcie fanów. Ale chciałbyś tak się czuć, bo ja ci powiem bez ogródek, że tak. Ja pewnie, że tak.
chciałbym sobie wyjść i czuć, że wszyscy się patrzą na mnie i mówią: o, patrz, patrz ty. Tym bardziej, że nawet teraz jak... Grażyna, cicho! Patrz, to ten! Ty myślisz, że mogę podejść? No, to, znaczy, na dłuższą metę i przy wielkiej popularności to jest męczące, ale jak cię rozpozna 5 osób na dzień, na przykład, to, ja, to by mnie łechtało, to by łechtało moje próżniactwo i moje pieprzone ego. Dlatego to jest tak kuszące i dlatego każdy chciałby to mieć tak właśnie. Tak, chociaż ale w takiej skali jak na przykład Dawid Podsiadło bym nie chciał, bo on jest chyba jednym z najpopularniejszych ludzi w Polsce obecnie. Właśnie widziałem teraz, dzisiaj widziałem filmik, jak na autostradzie fanka wysiadła z samochodu. Oczywiście to było przed bramkami, więc to nie było przy zawrotnych prędkościach, ale fanka w Polsce, fanka wysiadła z samochodu, żeby się przytulić i zrobić zdjęcie z Kłebo. Oczywiście Kłebo tam się uśmiechał i się cieszył, no bo tam trochę dziewczyna cringe'owe. Podeszła, zrobili sobie zdjęcie i cringe'owe i takie, wiesz, no awkward. No ale fanka zadowolona, no to artysta się cieszy. Natomiast no ciekaw jestem, gdyby miał takich 5 albo 6 dziewczyn, które się zatrzymują mu auto, musi szybę otworzyć, musi tam uśmiechnąć. No, wyobrażam sobie, że jest to męczące, nużące, a z tej drugiej strony ludzie, którzy chcą właśnie zrobić takie zdjęcie, nigdy o tym nie myślą, nigdy się nad tym nie zastanawiają. Liczy się to, żeby dotknąć tej gwiazdy i zrobić sobie z nią fotkę, żeby mieć na pamiątkę. Zresztą to jest trochę dla mnie dziwne, bo w tym momencie, kiedy ona podbiegła do tego samochodu, ułamek sekundy trwało ich spojrzenie, reszta to było pozowanie do obiektywu i szybki powrót do samochodu. Czy o wiele cenniejszym nie byłoby podbiec do niego, spojrzeć na niego, wiesz, pogadać, jakoś wymienić szybko jedno zdanie, zapytać o coś, niż mieć to jedno głupie zdjęcie w smartfonie, nie? I wiem, co ci z tego pijesz, zdjęcia później? Ale no, to jest pamiątka. A poza tym w takich okolicznościach, no co ty możesz gadać? No nie, to też prawda. To też w ogóle prawda. To jest dziwne, ale dziwne miejsce na kontakty. Tak, tak. No, a już w ogóle jakby taka sytuacja, jak ktoś idzie zjeść na przykład obiad do restauracji, bo często gwiazdy tam skarżą się, że chcą sobie zjeść, a podchodzi ktoś tam, żeby zdjęcie zrobić. Jest to, gdybym ja był gwiazdą i właśnie chciał zjeść w restauracji obiad, a ludzie by do mnie podbiegali, no to by mi się nie podobało i bym to jasno im dał do zrozumienia. Jest jakaś sfera prywatności, której się nie przekracza i jak idę ulicą i ktoś grzecznie zapyta, czy można zdjęcie, no to pewnie, ale zaraz będę wcinał, a ja nie lubię, jak ktoś patrzy, jak ja jem, bo wtedy mam wrażenie, że mi wszystko wypada z buzi i... O, właśnie ten facet, którego spotkałem... Jest to niechlujne. Jak byłem z dziewczynami w Misiu, czyli słynnym wrocławskim barze mlecznym i sobie siedzieliśmy tam, i przyszedł do nas do stolika, bo było wolne miejsce, taki gościu, który miał tam, no, po 40 mi się wydaje. Znaczy na pewno. I właśnie on zaczął, bardzo był taki rozgadany, taki z przymrużeniem oka, elokwentny, tajemniczy, nie wiadomo czym on się zajmował i zaczął gadać z nami po prostu. I właśnie mówił, że a widzę, że wam tutaj nie przeszkadza, że ja sobie tak siedzę, rozmawiam, że sobie jemy, rozmawiamy, że się patrzymy na siebie, widzę, że to nam nie przeszkadza i mnie to bardzo cieszy, bo mówi ich dalej, bo jak tam zazwyczaj jem przy kimś, to wszyscy są tacy, że się nie patrzą, że tak, wiesz, że do kontaktu, że się boją jeść jakby i mówić w tym samym czasie i są speszeni taką sytuacją. A on był bardzo taki, wiesz, wyluzowany, że je sobie, tu się ubrudzi i to co to z ja tego. Tak mam z obcymi. Więc, no, tak mi się przypomnę ten gościu. Mi to jakoś, nie wiem sam. Akurat przy nim właśnie to było komfortowe, bo on powiedział, że ma to gdzieś. Ale przy kimś innym sobie też mógłby tak się krygować, piękne słowo. Więc nie wiem. Znaczy, jeżeli to jest już facet, z którym gdzieś tam... Ale to jest pewna kultura, bo we Włoszech pewnie mają tu gdzieś. Pamiętam, jak mój kolega był we Włoszech i tam po prostu opowiadał o sposobie życia ich. Chyba podróż pociągiem miał we Włoszech jakąś, że tam wszyscy drą się, gadają, gestykulują. Buongiorno, buongiorno. Ręce latają wszędzie, wiadomo. A jechał, później wrócił, jechał pociągiem w Polsce i cisza, zero nic. Jest, ale ja to uwielbiam właśnie, ja lubię tą ciszę. Ja to lubię, ja nie chcę z nikim rozmawiać. No, mam tu mam dużo z Polaka w takim razie.
Ja lubię, nie lubię z obcymi rozmawiać, znaczy lubię poznawać ludzi, ja ale czasem lubię z kimś obcym w odpowiednich sytuacjach. Jeżeli jadę pociągiem w jakimś konkretnym celu, to skupiam się na tym celu, a nie na tym, żeby toczyć pogawędki. Ale pomysł też się zmieniło, bo jakby czasy się zmieniły, że tam za komuny, tak ogólnie mówiąc, czy może jeszcze tam po 89. Ja słyszałem z relacji różnych starszych osób, że wtedy się siadało w przedziale z kimś i się rozmawiało. O, a dokąd pan jedzie, a co tam? I o życiu ludzie zaczynali gadać i było dużo takich rozmów, a teraz... Ale to dzisiaj takie jest. Nie. Tylko to robią starsi ludzie, młodzi siedzą na telefonach. No właśnie, właśnie, właśnie. No właśnie oni to robili kiedyś i o tym opowiadali, że tak było, że wszyscy gadali. A teraz, że siedzą, powiedzmy, i wszyscy morda w kubeł, albo właśnie coś tam patrzą i powiesz coś do kogoś, jak ktoś to bierze za niemalże obelgę czy przeszkadzanie jakieś. Więc to też się zmieniło nawet w naszym kraju. To jest ciekawe, na takie większe zamknięcie, ale to ta... Właśnie to jest już znowu inny temat, za szeroki na ten czas podcastu, ale... Że ale ja trochę pociągiem jeździłem. Jesteśmy, i... tylko skończę tą myśl, no, że jesteśmy połączeni, że gadamy ze sobą, a jesteśmy niekompatybilni, no. Znaczy, ja nie, ja ci, tak jak powiedziałem, ja lubię nie musieć z nikim rozmawiać obcym w pociągu czy w innym miejscu jakimś publicznym, jeśli tego nie chcę, a na ogół tego nie chcę i mi to odpowiada, że te nasze charaktery takie są, chociaż jakby właśnie wynikało to, jak to wynika kulturowo, byłbym Włochem i wszyscy byśmy rozmawiali, to pewnie też bym to lubił na tej zasadzie. Ale pamiętam jedną podróż pociągiem, jechałem do Wrocławia właśnie akurat z moim kolegą i siedzieliśmy w Warsie, kupiliśmy sobie piwo, oczywiście, i akurat zapytała się taka starsza pani gdzieś koło, no solidnie po 60, czy się może dosiąść. A my wiesz, w trakcie tego konsumpcji piwa, no... Wiesz, rozejrzałem się, niby są inne miejsca, żeby mogła usiąść. Ja mówię, dobra, no czemu nie? No i się dosiadła i zaczęła z nami właśnie prowadzić rozmowę. I przez bite 2 godziny, nawet może dłużej, siedzieliśmy z tą kobietą i poznaliśmy historię jej życia, jej rodziny. Ona nas wypytywała. To było, wiesz, takie mega sympatyczne, zresztą takie też zderzenie się dwóch pokoleń. Pamiętam, że jak wypiliśmy to piwo w przeciągu 5 minut, to wtedy miała lekkie zawahanie w oczach. To było takie śmieszne. Ale generalnie no, rozmowa była świetna i no, było to mega sympatyczne. Później już pod koniec, po tych 2 czy 3 godzinach, to się zrobiło już lekko... Męczące. Męczące, wiesz, no już te gadki były już takie tematy mniej atrakcyjne. To, co mieliśmy porozmawiać, to porozmawialiśmy i chcieliśmy, żeby już po prostu nasze drogi, nasze ścieżki się rozeszły, no ale to tak nie wypada powiedzieć, wiesz. No więc po prostu wróciliśmy do swojego przedziału, wyszliśmy z Warsu, no ale jakieś wspomnienie z tego pozostało, bo kiedy jadę i... Po prostu jadę, nie wiem, tam czytam książkę, oglądam film. To jest jedna z wielu podróży, które odbywam, ale kiedy rzeczywiście z kimś masz się okazję obcym porozmawiać, podzielić spostrzeżeniami, no to zobacz, to pamiętam do dzisiaj. No właśnie, to jest plus. Coś ci zapada i coś ci to może dać. Coś zostaje, coś dokładnie ci to daje. No. Więc ja bym nie negował takich sytuacji, bo mnie są całkiem, mogą być. Całkiem ciekawe, a właśnie to nasze pokolenie jest zamknięte pod tym względem. No, moglibyśmy zabrzmieć. No właśnie jak te wszystkie kontakty, o których ty mówisz, i to też my z starszą osobą. Ja miałem ze starszymi osobami też. I jak sobie jakieś różne wspomnienia innych osób w naszym wieku, gdzieś tam ktoś ich zaczepił, gdzieś tam gadali, to też jakieś starsze osoby. Po prostu one łakną tego kontaktu, są inaczej jakby nastawione, wychowane. A my jednak jesteśmy tacy, że bierzemy ten telefon i... Ale poczekaj, a spójrzmy indywidualnie. Na przykład ty, ja i jacyś tam nasi wspólni, bliżsi, znajomi. Jakby ja nie wiem, jak inni, każdy z nich powie za siebie, ale ja na przykład jak jestem w towarzystwie, to ja może się mylę, to możesz mnie skorygować, ale wydaje mi się, że telefon wyciągam sporadycznie. Że ja w ogóle, bo mi się do niczego nie przyda. No właśnie, ty to jesteś w ogóle ewenement, bo ty, no, to ty w ogóle nie wyciągasz, co ja bardzo sobie cenię, znaczy w tobie cenię i to lubię, ale
mam coś takiego, że mówię, no czuję, jak za każdym razem muszę wyciągnąć coś, sprawdzić, czy komuś odpisać w towarzystwie, no to ja czuję taką krępację, czuję, że robię coś, czego nie wypada, a jakby no wiem, a że niektórzy z naszych znajomych mają to w dupie, no. Ale ja też tego nie lubię, jak ktoś to robi. Ja tak sobie patrzę wtedy i myślę, nie, jakoś mnie... Myślę sobie... To jest lekceważące po prostu. Tak, dokładnie. A wiem, że to też niektórzy robią nieświadomie, jakby nie mają tutaj jakichś złych intencji, ale no... Ja czasem mówię, weź tu, wyłącz, coś takiego, bo tak, to jest wkurzające, no. Na tym głównie możesz siedzieć cały czas, a jak się z kimś spotykasz, no to się spotkaj. Dokładnie. A to my liznęliśmy już trochę tego pokolenia siedzących ludzi przed salą szkolną, którzy na telefonach tylko w przerwie. Ja pamiętam pierwszy rok studiów, no to jeszcze jak się nikt nie znał i wiesz, no to w co się uciekał? W telefon. I ja też uciekałem, no bo co miałem innego, patrzeć w ścianę. Ja no, sobie poradziłem, cały czas patrzyłem w ścianę. I dalej patrzę w ścianę. No to już to opanowałeś do perfekcji, naucz. Teach me. Ciekawe to jest. W ogóle już czas nam się kończy. Tak, tak, nie chcemy przekroczyć. Też moglibyśmy tak z 3 godziny, ale no, dokładnie. Musimy być. Musimy jakąś jeszcze mocną puentę zrobić. Ja chciałem jeszcze o tej książce powiedzieć, ale już lepiej o niej nie powiem, bo na następny raz może to się zostawić. Chyba się uwiniesz w 5 minut, to... Nie będę tego na koniec zostawał. A to jest książka, drodzy Państwo, tu możesz wstawić zdjęcie. Marek Łasko, zbiór opowiadań tego polskiego pisarza. Pierwszy krok w chmurach. Fantastyczne opowiadania. Jestem przy końcu. I co ciekawe, ja ci to powiem, to będzie trochę coś dla ciebie. Jest takie opowiadanie na końcu, które nazywa się Pętla. O. Opowiada o alkoholiku. Nie, że to o tobie, ale dla ciebie jest... Dla ciebie jest na przykład jedno z przysłów, które są na początku tegoż opowiadania na górze. Ja ci przeczytam. Z dobrą kobietą nie boli życie. Od dobrego jadła nie boli brzuch, od dobrego trunku nie boli głowa. O, świetne. Ale to jeszcze nie to chciałem powiedzieć, tylko że to opowiadanie Chłaski Pętla zostało zekranizowane. Gustaw Holubek zagrał główną rolę. Jest to ciekawy film, polecam sobie go obejrzeć, chociaż opowiadanie polecam jeszcze bardziej. Więc Chłasko Marek, mój ziom. Na sam koniec jeszcze... Tutaj, drodzy Państwo, kończy. Co ciekawe, Chłasko skończył bardzo tragicznie w Stanach Zjednoczonych właśnie, w Hollywood, w Los Angeles, gdzie spotkał się z Krzysztofem Komedą, polskim jazzmenem, kompozytorem muzyki. Nie, to przepraszam, co ja mówię, to Komeda tam się skończył. Komeda tam właśnie się skończył. Coś mi... Chłasko się spotkał z Komedą i oni byli, no wiadomo, poszaleli w tym Hollywoodzie. Na jakiejś imprezie. Wtedy Komeda był u progu jakby kariery kompozytora filmowego w Stanach Zjednoczonych, bo zrobił muzykę do dziecka Rosemary, między innymi Polańskiego, i zapowiadał się na kogoś, kto będzie tworzył muzykę filmową. Oprócz czego oczywiście on był bardzo cenionym w Europie jazzmanem. Więc miał dwie drogi, ale szedł w tą muzykę filmową, no i wtedy mu się przydarzyło spotkanie z Markiem Chłasko w Los Angeles. Szli gdzieś, wracali po nocy. Jeden się potknął, pijani byli, spadł w jakąś tam skarpę, w przepaść, Komeda połamał się doszczętnie i zmarł później w szpitalu. Więc tak to wyglądało. Ale dzisiejszy nasz podcast jest wyjątkowo melancholijny, wyjątkowo jest taki, wiesz, najpierw o czasie rozmawialiśmy, później jakieś, no jedyne anegdota... I zakończyło się śmiercią. O twoim pisarzu Jimie... Jim Parton. Jim Parton i pryszcz Mirosława Popaki. Tutaj trochę akcenty wesołe wprowadziły, ale reszta to jakieś strasznie smutne dzisiaj. Miejmy nadzieję, że. Sądzę, że to ostatnie takie smutki. Ciekawy podcast. Ciekawy, ciekawy. Inny. Inny niż inne. Inny niż inne. Musimy opracować tego Spotify'a. To się marnuje. My musimy to. Dokładnie, dokładnie. To jest dokładnie. Hit. To jest hit hitów. A wciąż niedoceniany hit. Będziemy jak Van Gogh po śmierci nas dopiero. Jak tak, mówił ciekawy... Janusz Korwin-Mikke, jak mi się oczy zamkną, to wam się otworzą. Dokładnie. To z nami tak będzie. Jak nam się zamkną, to im się dopiero otworzą.
No ale miejmy nadzieję, że tym, którzy że dotrwali, dziękujemy bardzo. I do następnego usłyszenia. Czyli za tydzień. Tak jest. Miłej niedzieli Państwu życzymy. Nie myśl o niedzieli, nie. Bo w sobotę... Nie masz. Do widzenia. Do widzenia.